Poznaj prawdziwe twarze Dogdeja. Nie mogę się doczekać, żeby poznać prawdziwą twarz Dogdeja, ale niezwykłego. Tylko na przykład dziewczynę Dog która jest naprawdę słodka. I jestem ciekawy, jak ona wygląda w prawdziwym życiu. Tak samo chciałbym poznać prawdziwą twarz dziecka Dogdeja, który ma na sobie pieluchę i musi śmiesznie wyglądać w prawdziwym życiu. No spójrzcie ciekawe, po co mu pielucha, ale to jest beznadziejne. No i jeszcze został ostatni dogdej, który jest mega straszny, i chciałbym zobaczyć, jak on wygląda w prawdziwym życiu. Czy też jest taki straszny? Ale, żeby to wszystko zobaczyć, muszę otworzyć te sejfy. Tylko, że jest mały problem. One nie chcą się otworzyć. Próbuję otworzyć i nie idzie. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale wydaje mi się, że musimy wpisać tutaj kod, jakiś obojętnie który powinno zadziałać, ale żaden kod nie działa, więc nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. Może kliknę ten, ten przycisk czerwony, to przeniesie mnie w jakieś miejsce, gdzie będę mógł zdobyć super kod, żebym mógł otworzyć te wszystkie sejfy. Bo naprawdę chciałbym poznać twarz Dog a. A wy widzowie zostawcie teraz Łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek Pamiętajcie o tej łapce w górze A ja idę zobaczyć jak wygląda W prawdziwym życiu dziewczyna Dog Klikam No nie to jest chyba jakaś przesada Przeniosło mnie na mega trudny parkour I muszę skakać po jakichś meblach Żeby dostać się do wszystkich skrzynek w Których prawdopodobnie są cyferki do kodu Więc no trudno zabieram się za skakanie A wy widzowie naprawdę zostawcie łapkę w górę Bo ja się boję że nie dam rady. Ej, tu jest tak pomarańczowo, a ja uwielbiam kolor pomarańczowy. To jest chyba pomieszczenie dla mnie. A nie, czekaj. Dog Day też jest pomarańczowy. I ostatnie skoki i zaraz będę miał blisko pierwszą skrzynkę. I tu jest pierwsza skrzyneczka. Ciekawe, co za kod tam jest. A pierwszym kodem w skrzynce jest zero, więc musimy go dać w to miejsce, żebyśmy nie pogubili kombinacji później, bo będziemy mieli problem. Teraz muszę wskoczyć na to łóżko, przecież to jest... Ej, to jest naprawdę wygodne łóżko. Tylko szkoda, że różowe. Czemu nie pom Pomarańczowe. I teraz na fotel. I jeszcze jeden fotel. Ej, fajne gamingowe krzesło. Chciałbym takie w swoim biurku. Tylko najlepiej, żeby było pomarańczowe, bo różowego to ja nie lubię. I perkusę i kolejna skrzyneczka z numerkiem 1. Zapamiętajcie, że już mamy 0 i 1. Bo jak zginę, to wszystko stracę. No nie, i teraz tu są miny. I muszę po tych minach przejść tak, żeby ich nie uruchomić. Bo jak uruchomię minę, to wszystko wybuchnie. No dobra, czekajcie. Idziemy najpierw po. chyba tamtą skrzynkę. Więc muszę tutaj skoczyć. O, czy udałoby się przeskoczyć? No nie, tu są jakieś dwie miny, więc może skoczę teraz. Tutaj. Wow, ale było blisko, żebym nadepnął na tą minę, a wtedy by wszystko wybuchło. Otwieram tą skrzynkę, a w środku jest dziewięć. No dobra, mamy już trzy cyferki do kodu. Teraz musimy się dostać jakoś do tamtej skrzynki, co będzie mega trudne. Ale dobra, skaczę szybko po tych minach, żeby ich tylko nie wysadzić, bo nie chcę. I o, blisko było. Prawie wysadziłem minę. I teraz po tych trampolinach muszę doskoczyć tak. Tam to miejsce. No dobra, to skaczę. Mam nadzieję, że, że mi się uda. A jak spróbuję doskoczyć tam? Mam nadzieję, że doskoczę, jej! Udało mi się teraz do tamtej skrzynki muszę jakoś doskoczyć. Ciekawe, co tam za numerek jest. Uwaga! Skoczę! Widziałem, że tam był kod numer 8. Więc tylko jeszcze muszę tą skrzynkę otworzyć. I no nie umiem zebrać tego kodu. To jest bez nadzieja. A więc widzowie mam 0198. To jest cały kod i teraz muszę jak się jakoś dostać do tych wszystkich skarbców. Uwaga, skaczę. No nie to skoczyłem Dobra, na forcie No nie i wpadłem do lawy. Stracę kod. Ale bez nadzieja. Umarłem i straciłem kod do safeu. Mam nadzieję, że Wy widzowie pamiętacie, bo ja nie pamiętam. No chyba było 2, 1, 5. Nie, to chyba nie ten kod. Widzowie, napiszcie mi w komentarzach, co to był za kod, bo się nigdy tam nie dostanę i nie dowiemy się, co to była za prawdziwa twarz. Ej, ktoś napisał 3214. To był fałszywy kod. Oszukałeś mnie! Ty napisałeś dobrze. 0198. Faktycznie, i mogę otworzyć teraz save i to jest prawdziwa twarz dziewczyny Dog Gdeja, ale ona śmiesznie wygląda. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądała dziewczyna Dogdeja, ale super superancko To ciekawe, jak to Wygląda na przykład dziecko do Gdeja. Ciekawe w taki sam sposób. Dlatego kliknijmy ten czerwony przycisk i się wtedy dowiemy, czy tak wygląda dziecko do Gdeja Uwaga, klikam! No nie przeniosło mnie do labiryntu. No dobra, skoro jesteśmy w labiryncie, to musimy szukać Jakiś skrzynek. Mam nadzieję, że będą w tych skrzynkach numerki. Dobra, chodźmy najpierw może w lewo, bo zawsze się chodzi w lewo i coś tu będzie. Halo, halo. O! Pierwsza skrzynka. I to jest ósemka, tylko patrzcie, ona jest podana w drugi kslocie. Więc drugim numerkiem naszego kodu jest Osiem. Ciekawe jaki jest pierwszy numerek. Musimy go gdzieś tutaj znaleźć w tym labiryncie. Tylko nie mam pojęcia gdzie. Kręćmy może teraz w lewo, w prawo, nie wiem, w lewo chodźmy i coś tu będzie. Ej, nigdzie tu nic nie ma! Naprawdę tu nigdzie nie ma żadnej skrzynki. O, kolejna! I to z ostatnim numerkiem, czyli 6. Brakuje nam tylko pierwszego i trzeciego. Więc musimy się postarać i naprawdę tego dobrze poszukać. Chodzę już tego od 15 minut i nigdzie nie potrafię znaleźć skrzynkę, bo się chyba już tu zgubiłem. Tak, coś mi się wydaje, bo o, kolejna skrzynka, ciekawe z którym. O, mamy już pierwszy, drugi, czwarty, brakuje nam jeszcze trzeciego. Ej, gdzieś idę, gdzieś idę. No nie, zaś w tym samym miejscu wylądowałem, czyli muszę iść teraz w lewo, nie, albo w prawo. Chyba idę dobrze teraz, mam nadzieję. No nie, ja się zgubiłem w tym labiryncie. I gdzie ja mam iść w to miejsce, chyba zaś. Dobre. Ej, dobrze idę, dobrze idę. I uwaga, ostatnia skrzynka będzie tutaj. Aj, nie ma nigdzie tutaj skrzynki. Chyba, że. Ej, tu. Było i jak ja tego nie zauważyłem Aha, bo poszedłem w lewo najpierw. Dobra, to jest skrzynka z siódemeczką. Więc mamy już cały kod, więc klikam guzik, tylko nie wiem, który i wracam do domku. Ten! I możemy wpisać hasło do safeu z prawdziwą twarzą od dziecka do gdeja. Więc normalnie wpisuję, czekajcie, to jest tak. 9, 8, 7, 6. Na zielono się świeci i mogę teraz otworzyć. Ej, ale to wygląda dziwnie. Spodziewałem się człowieka, a nie prawdziwego, malutkiego pieska, który wygląda jak Dogdey. Czy wam to przypomina? Nie no, dobra, jest to w miarę podobne, ale naprawdę myślałem, że to będzie inne dziecko. I został teraz ostatni save ze strasznym Dogdejem. Ciekawe jak jego prawdziwa twarz wygląda. Dlatego kliknijmy ten przycisk i przyniosą mnie w znowu jakieś pomieszczenie, ale tym razem narysuj swoją ulubioną postać Smiling Creatures. Ale super chyba wiem, kogo narysuję. I mam nadzieję, że wy zgadniecie. Bo ja wam nie powiem, kto to jest, więc piszcie w komentarzach, czy znacie taką postać z Smiling Creatures. A ja zabieram się za rysowanie. Moja postać ma takie wielkie jedno ucho, ale jeszcze wam nie powiem, co to jest za postać, bo nie możecie tak szybko zgadnąć. Tu jest jej głowa, tu jest drugie jej ucho. Teraz mogę dorysować jeszcze jedną rzecz, ale się wtedy dowiecie, co to jest za osoba, więc nie mogę tak szybko. Tu wielki brzuchon Tutaj rączka, noga i noga. Jak już to pokolorowałem, to mogę zrobić taki wielki uśmiech. I chyba już wiecie, kto to jest, ale mam nadzieję, że jeszcze nie, nie napisaliście, albo napiszcie już. Narysujmy teraz taki środek uszu tutaj, bo to są w ogóle uszy, nie wiem, czy widzicie różnicę jakąś. Tutaj taką rączkę, tutaj rączkę, tutaj dokończmy nóżki i najważniejsze, wielką trąbę trzeba narysować. I już chyba wiecie, co to jest za postać, więc napiszcie w komentarzach, bo ja nie mogę powiedzieć, bo wtedy wam podpowiem. Ale ona wygląda tak. I dostałem właśnie kod w do ekwipunku. Jest to 2424. Ciekawe, czy to zadziała. Ale zanim wpiszę ten kod, musicie się upewnić, czy na pewno zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję, bo to jest bardzo ważne, bo zbieramy 100 tysięcy subów. Przedtem mam jest save strasznego Dog i mogę wpisać teraz ten kod, więc zrobię to 2424 i działa ten kod, świeci się na zielono. I teraz pytanie, czy jesteście gotowi, żeby zobaczyć prawdziwą twarz strasznego dog daya tylko upewnijcie się trzymacie łapkę w górę o nie ja już otworzyłem ten selfie, i widzę prawdziwą twarz i wy też pewnie chcecie ją zobaczyć tylko uwaga to jest mega straszne bo ten dog Day zjada katnapa i to jest takie przykre dlaczego on to robi ej widzowie ciekawe jak wyglądają twarze nie dogdeja, a jakiś z anomalii jestem mega ciekawy czy z anomalii ma swoje prawdziwe twarze mogę się już doczekać żeby poznać prawdziwe twarze z anomalii i zobaczyć jak oni wyglądają w prawdziwym życiu. W pierwszym skarbcu jest ukryte zdjęcie od tego słonia i nie mogę się doczekać, jak on wygląda w prawdziwym życiu, skoro na tym zdjęciu wygląda tak strasznie. A w drugim skarbcu jest ukryte zdjęcie tego kota z anomalii i również jestem ciekawy, jak on wygląda w prawdziwym życiu. A najbardziej to nie mogę się doczekać trzeciego skarbca, w którym jest Zokiper i on już naprawdę wygląda mega groźnie i jestem ciekawy, jak on wygląda w prawdziwym życiu. Ciekawe, czy też tak groźnie wygląda. Tylko jest tyci problem. Nie mogę otworzyć tych drzwi do skarbca, są chyba zablokowane. I potrzebny mi jest kod. A gdy wpisuję jakiś randomowy, to te drzwi się nie otwierają. I tak samo jest ze wszystkimi skarbcami. Ale tu jest taki czerwony guzik. I wydaje mi się, że jak go kliknę, to wtedy się przeteleportuję do miejsca, gdzie będę mógł zdobyć hasło do sejfu. Dlatego teraz właśnie klikam ten przycisk. I przeniosą mnie właśnie w pierwsze miejsce, gdzie będę mógł zdobyć pierwszy kod do sejfu. I zobaczyć jak wygląda prawdziwy słoń w. W życiu I muszę się dostać do tamtej skrzynki, ale to nie będzie takie proste, jak wam się wydaje. Ponieważ to jest tor przeszkód zrobiony z trampolin. A te trampoliny są naprawdę dziwne. Nie będę przedłużał i skacze, ale to wysoko skacze tutaj. Ale super ale super zabawa tu jest skakać na tych trampolinach. I muszę się dostać teraz do tamtej skrzynki. Bo jak się nie dostanę i wpadnę do lawy, to umrę i nigdy nie zobaczymy super twarzy realistycznych od Zonomali. Dlatego wskakuję na tą trampolinę? Teraz na tom i szybko muszę się dostać po ten kąt. Bo jak się nie dostanę, to jeszcze ktoś mi ukradnie go. O nie, spójrzcie, teraz muszę skoczyć na taką tyci trampolinę. Jest to niewykonalne, ale spróbuję. Udało mi się widzowie. To dlatego, że zostawiliście na pewno łapkę w górę teraz. O nie, teraz czeka mnie naprawdę trudny skok i na farcie mi się udało. Teraz muszę się dostać w to miejsce i spójrzcie, jaka tu jest wielka trampolina. Muszę jak najszybciej się tam dostać. Muszę się teraz dostać do tej skrzynki, ale to jest mega trudne, bo mi to prawdopodobnie mnie nie wyjdzie, ale spróbuję! Mamy kot! Jak mogliście zauważyć, wpadłem do lawy, ale zdążyłem szybko otworzyć tą skrzynkę i poznałem kod do safeu. A tym kodem do safeu są cztery jedynki. Spójrzcie, otworzył się safe i to jest prawdziwy słoń z mali, No przecież on nie wygląda tak samo. To są dwie różne postacie, to nie przypomina, gdzie on ma swoją trąbę. Ktoś mnie chyba oszukał. Ale dobra, ja chcę zobaczyć już, jak wygląda ten kotek w prawdziwym życiu. Nie mogę się już doczekać, ale. Ale spróbuję wpisać ten sam kod. Może to zadziała. Cztery jedynki. Nie działa, niestety. Więc muszę kliknąć ten przycisk. I przeniosło mnie teraz do innego pomieszczenia. Ale tu jest kolor pomarańczowy. Mi się to podoba. I muszę tutaj znaleźć, chyba. I muszę tutaj chyba znaleźć kotka który się wyróżnia spośród tych wszystkich. I wtedy będę mógł przejść do kolejnego poziomu. Bo teraz niestety te drzwi są zablokowane. I nie mogę przejść dalej. A więc widzowie, teraz będę potrzebował waszej pomocy, abym mógł znaleźć kotka który się wyróżnia. Więc teraz się naprawdę skupcie i obserwujcie za mnie. Mamy tutaj tak bardzo dużo kotków i tylko jeden jest inny. A dla mnie te wszystkie koty są takie same. No spójrzcie, ten kotek jest taki sam jak ten i ten też jest taki sam jak ten. Te dwa kotki też są podobne. No ja nie wiem, że te wszystkie koty są takie same. A ja mam tutaj znaleźć jakiegoś, który się wyróżnia. To jest niemożliwe. Ale chwila, czekajcie, ten kotek jakoś inaczej wygląda niż ten, co nie? Albo nie, mają te same oczy, nie? Znale Złem. To chyba dlatego, że wy mi napisaliście teraz w komentarzu Dziękuję za pomoc To jest ten kotek, który się wyróżnia od innych Nie ma nosa i nie ma białych kropek na oczach Dlatego teraz te drzwi się mogą otworzyć I muszę teraz znaleźć O nie Trzy różnice Musicie mi pomóc, bo ja jestem słaby w takie coś Czym się to wszystko niby różni? Dla mnie są te same obrazki No chwileczkę Czy ten katnap wygląda jak ten katnap? No tak, wyglądają tak samo te katnapy Czy może ten bubafant wygląda jak ten sam? bubafa? No tak, wyglądają tak samo. Ja widzowie naprawdę nie widzę tutaj żadnej różnicy, a są aż trzy. Mam nadzieję, że wy chociaż je widzicie. Chyba znalazłem pierwszą różnicę. Tutaj zajączek ma piorunek, a na tym zdjęciu nie ma. Więc mamy pierwszą różnicę z trzech. Spójrzcie, znalazłem drugą różnicę. Tutaj świnka ma żółte jabłuszko, a tutaj ma takie czerwone. Czyli mamy drugą różnicę. Potrzebujemy jeszcze jednej znaleźć. Ja już znalazłem trzecią różnicę, a czy wy Znaleźliście, przyjrzyjcie się tutaj jednorożcowi. Ten wygląda tak, a ten wygląda tak. Co brakuje temu jednorożcowi? Dokładnie, on nie ma nosa. I znaleźliśmy wszystkie trzy różnice. I mogę teraz otworzyć tą skrzynkę i poznać kod. A kod to są cztery dwójki, więc mogę teraz wracać i wpisać ten super kod. I zobaczyć prawdziwą twarz od kota. O nie, zapomniałem jakie to było hasło. Napiszcie mi szybko w komentarzu, żebym mógł sobie przypomnieć. Bo nie pamiętam. Czy to było 6, 5, 4, 7? Nie, może 5, 6, 5, 3. Nie, też nie działa. Widzu, napisz jakie to było hasło. O, dziękuję za komentarz. To były 4 dwójki. I mamy otwarty kolejny step Ej, chwila, czy ten kot z Anomali przypomina wam tego kota w prawdziwym życiu? One są mega podobne. Mają ten sam kolor. Czyli poznaliśmy prawdziwą twarz kota z I on wygląda tak. Ale słodki Kiciuś, chciałbym go przytulić, ale tu jest bardzo dużo lawy. Ale został teraz ostatni. I trzeci save, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa twarz z pera w prawdziwym życiu. Dlatego nie będę przedłużał i klikam przycisk, bo wy też pewnie chcecie zobaczyć, jak wygląda jego twarz. Uwaga, klikam! O nie, przeniosło mnie do trzeciego pomieszczenia, i zobaczyłem tutaj zagadkę, którą musimy zrobić. I ona jest mega trudna. Bo musimy spojrzeć do tych wszystkich liter, znaleźć te trzy hasła: Siren Heada, Schuciu Charles, no i jeszcze Tomasa Złego. Więc musimy to wszystko poszukać. A utrudnienie jest taki, że to jest po angielsku. Dlatego musimy się teraz skupić i znaleźć te pierwsze hasło Siren Head. I spójrzcie, widzowie, znalazłem. Tutaj mamy pierwsze hasło Siren Head. Więc możemy teraz szukać drugiego hasła i wtedy poznamy kod do trzeciego sejfu. Musimy znaleźć Szuczar Lesa i to może będzie... No nie wiem, przyjrzyjcie się i może znajdziemy to wspólnie. Ło, wow, widzowie, ja już znalazłem. A czy wy widzicie? Tak, w tym miejscu, gdzie jest zaznaczone. Dokładnie, mamy już drugie hasło i potrzebujemy jeszcze znaleźć tego Tomasa. Przez całą tą długość znalazłem, widzowie. Kolejne trzecie hasło, i się blokowały nam teraz drzwi. I mogę teraz przez nie przejść, i musimy znaleźć kolejne różnice. Ja się poddaję. I się przygotujcie, bo to jest naprawdę trudny poziom, bo to jest ostatni. I ten poziom pokaże nam prawdziwą twarz Zukipera. Dlatego musicie się przyjrzeć. I ja już znalazłem pierwszą różnicę. Tutaj są nietoperze, a tutaj ich nie ma. Więc mamy pierwszą różnicę z trzech. O, znalazłem kolejne nam różnicę, tutaj mamy zapalone okienko, a tutaj tego okienka nie ma, więc mamy dwie różnice, znalazłem i teraz wy musicie znaleźć trzecią różnicę. Więc się przyjrzyjcie i dam wam dwie sekundy. Raz, dwa, zgadza się. W tym miejscu ten ma takie oczka, a ten ma takie. Znaleźliście poprawnie różnicę i mogę teraz otworzyć drzwi, bo się odblokowały. Ciekawe, co w tej skrzynce będzie za koło. Cztery trójki, ale proste hasło. Jeszcze wam tylko przypomnę, jak wygląda prawdziwa. Twarz słonia. I ona prezentuje się tak w ogóle niepodobne, bo temu brakuje trąby. Te dwa kotki wyglądają podobnie. I teraz musimy wejść do safeu od Zukipera i zobaczyć jego prawdziwą twarz. Ale zanim to otworzę, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę w tym momencie. A ja wpisuję hasło. Widzowie, ja już zobaczyłem tą twarz, ale upewnijcie się, że zostawiliście łapkę w górę. 3, 2, 1! I tak wygląda prawdziwy Zukiper w prawdziwym życiu. Czy według Was jest podobny ten Zuki? Z do tego w prawdziwym życiu. Jak dla mnie to jest ta sama osoba? Ej, Didi, ktoś porwał katnapa i porwał Dogdeja! Kon wiesz, że ktoś ich porwał, Bibi, nie mów takich fałszywych informacji. Byłem w ich domkach i ich tam nie ma już od dłuższego czasu. Na pewno ktoś ich porwał. Nie wierzę ci, jaż sam muszę iść teraz sprawdzić, czy na pewno ich tam nie ma. Bo przecież gdzie oni by mogli pójść? I na pewno nikt by ich nie porwał, bo oni są mega straszni. Halo, dogdeju, czy jesteś w swoim domku? Ej, Bibi, tutaj w ogóle. Ich nie ma mebli. Porwali ich razem z meblami. No mówiłem, ci trzeba coś z tym zrobić i ich uratować. Sprawdzę jeszcze, czy katnapa przypadkiem nie ma w domku. Katnapiej, katnapa też nie ma w jego domku. Go też porwali, ale zostawili jego łóżko. A pod jego łóżkiem jest jakaś skrzynka. Co w tej skrzynce jest, Bibi? Szybko czytaj, albo mów! Jest list i jest tutaj napisane, że musimy udać się w to miejsce, aby ich odzyskać. No to prowadź szybko na to miejsce, żebyśmy mogli ich. Uwaga, ważny komunikat! Teraz każdy wchodzi na kanał DidiBlog, klika ten napis: Subskrybuj i zostawia subskrypcję na moim kanale z Robloxem. Liczę na to, że każdy z Was teraz tam wejdzie i zostawi suba. Będzie mi wtedy naprawdę miło, jak to zrobisz. Gdzie ty nas, Bibi, zaprowadziłeś? Przecież to jest jakaś mapka i trzeba to teraz przejść. Ale tylko tak uwolnimy katnapa i dogdeja. Ale spóźnij, to jest łapek w górę na ścianach. Ciekawe, czy widzowie już zostawili łapeczkę w górę. Dajmy im 3 sekundy. 3, 2, 1. Nie zostawili. Nieprawda, właśnie dużo łapek teraz zostawiają. Dziękuję. Dobra, Bibi, ale to jest jakiś labirynt. Nie wiem, czy widzisz, ale to są dwa rodzaje piasków i jakieś płytki. Aż się boję stanąć gdziekolwiek. No dobra, ale ty zaczynasz. Ja się boję. Dlaczego zawsze ja muszę zaczynać? No dobra, to wchodzę na ten piasek i nic mi się nie dzieje. Ale ciekawe jak wejdę na ten mokry piasek. Jakbyś stanie się coś? Nie, go się pewnie lepiej jakieś zamki z piasku lepi. No to spróbuj z wylepić. Jakiś zamek z piasku z niego. Ej, nie, Didi! Ja nie mogę teraz nic zrobić! O nie, to są chyba mokre piaski, które wciągają i zabijają. Bibi, wychodź stamtąd szybko. Podaj mi rękę, Didi. Już ci pomagam, wychodź. Ej, chwila, ile tu pułapek. O nie, to jest TNT! Jak staniemy na pół płytkę? Bibi, nie powinniśmy stawać w ogóle na tych płytkach, bo tam jest TNT pod tym, więc musimy na to uważać, jak idziemy. No to lepiej na to nie stawajmy. Idź, Didi! Dobra, Bibi. Teraz musimy to przeskoczyć. Te piaski. O, nie wpadłem w TNT. Szybko uciekajmy, bo wybuchniemy. Udało nam się, Didi Bibi, teraz mamy wielki parkour, ale wszędzie są naklejki z napisem subskrypcja. Ciekawe, czy widzowie zostawili już suba, bo naprawdę trzeba zostawić, skoro to jest tyle napisu. Miejmy nadzieję, że zostawili, a my lećmy uratować katnapa i dogdeja. Tak, musimy ich uratować i to bardzo szybko. Bibi, ale ty daleko poleciałeś i to nie fair. Nie poczekałeś na mnie w ogóle. Ale to jest trudny poziom Muszę skakać po szkiełkach, które są w labie Ale mi to dobrze wychodzi Naprawdę nie spodziewałem się, że dam radę to zrobić Bibi, w jaki sposób ty skakałeś po tych kanapach? Przecież to wydaje się naprawdę trudne i niewykonalne Dlaczego te kanapy tutaj wiszą? To jest akurat naprawdę proste Zresztą zobacz W sumie racja. idzie mi to bez problemu ten parkour Zostały ostatnie dwa skoki I cię wyprzedziłem, słabiaku Uważaj, bo tu są miny o, nie pchaj mnie, bo zaraz wdepniemy w tą minę. Musimy się dogadać, kto pierwszy idzie. Idź pierwszy, Didi. No nie, dlaczego zawsze ja muszę iść pierwszy? Przecież jak stanę na tą minę, to wybuchnę. A tego byśmy nie chcieli, ale Bibi, naprawdę ostrożnie idź, bo zaraz coś może wybuchnąć. I tu jest naprawdę ciężkie przejście. Chwila, co to jest? Didi, to trampolina, ale ekstra. Dobra, Bibi, ja do ciebie już tam skaczę też. Wow, naprawdę wysoko się na tym skaczę. Zaraz. Teraz wyskoczę wyżej niż ty. Uwaga, i pani jest coraz bliżej ciebie. Nie spodziewałem się, że tak wysoko można skakać na tych trampolinach. jakie to przyjemne. Który Dogday jest prawdziwy? To jest naprawdę proste. Chociaż nie wiem, Bibi, jak myśl, który jest prawidłowy? No, chyba ten po prawej. Jak ten po prawej? Czy my na pewno widzimy tych samych day, Ten po prawej ma zieloną nogę i zielony tuł. I do tego nie ma ręki. No to ja nie mam pojęcia. Ej, faktycznie dobra. Ej, czyli ten po lewej? Zgadza się, chyba ten po lewej. Więc skaczę za tobą. Który ma jest prawdziwy? One tak samo wyglądają. Dosłownie wyglądają tak samo, ale ten po lewej stronie jest tak krzywo ustawiony. Nie, tak samo są ustawione. Co ty mówisz, że krzywo? Ten i ten jest tak samo. Oje są prawdziwi. Nie, przecież jest napisane, że tylko jeden jest prawdziwy, chyba. Bibi, ale trzeba się naprawdę im przyjrzeć, bo tu może być naprawdę mała różnica. Ale ja, ja wiem, znalazłem. Poczekam jeszcze Chwilę, żebyś ty znalazł. Ej, zobacz, jeden z katnapów nie ma ogona. Ja też to zauważyłem i to bardzo szybko, więc możemy wybrać tego z ogonem. Skaczę za tobą, Bibi. Czy widz dał lajka? Like no na pewno już widz musiał zostawić łapkę w górę, skoro wcześniej było tyle obrazków o łapce w górze, prawda, Bibi? Tak, zostawili lajka, like przecież to było już wcześniej, więc ja to daję tu. Bibi, dlaczego ty jesteś na pomarańcowym polu z Dogdejem, a ja jestem na fioletowym polu z katnapem? No bo ja muszę uratować Dogdaya to ty musisz uratować Katnapa Didi. A dlaczego tam jest łapka w górę nad Dogdejem i subskrypcja nad Katnapem? To chyba widzowie muszą ich ratować, czy my? No, my musimy tam dojść, żeby im otworzyć, ale żeby im otworzyć i to musimy dostać klucz. A żeby dostać klucz, widzowie muszą zostawić łapkę w górę i subskrypcję. No dobra, no to przechodź to Bibit i ratuj Ratuje dog Ratuj Dogdeja, Didi. Patrz na mnie uważnie, bo ja jestem naprawdę dobry i jestem coraz bliżej, żeby go uratować. Ej, tu są bloki z lawy, ale one w ogóle. Nie parzą. Naprawdę szybko się dostać do tego, dogda. Ja teraz moja kolej, żeby dostać się do katnapa. Ale na pewno mi nie pójdzie to tak łatwo jak tobie, bo ja jestem słaby w skakaniu na parkurze. Chociaż idzie mi naprawdę dobrze. Jeszcze nie wpadłem do tej lawy, więc katnap prawdopodobnie zostanie uratowany. Bibi, ktoś, kto porwał katnapa i dogda, chyba chciał, żebyśmy uratowali tylko katnapa. Bo twój most był podziurawiony, a mój jest prawdziwy i bez żadnych dziur. Ej, faktycznie ty masz dużo lepiej ode mnie. No dobra, a teraz wszystko zależy od widzów, czy ich uratujemy. Jak zostawiam łapkę w górę i subskrypcję, to się drzwi otworzą. Więc ja odliczam teraz do trzech i ciekawe, czy ich uratujecie. Ej, to już chyba naprawdę wszyscy zostawili te łapki w górę, bo otworzyliście im drzwi. Więc szybko możemy teraz uciekać do domku. Dzisiaj jest mój pierwszy dzień w moim przedszkolu. I dzisiaj idę na pierwsze swoje zajęcie, ale to jest ślicznie. Hola, hola, chłopczyku, nie możesz tutaj być. Powinieneś przyjść z rodzicem. Ale pani przedszkolanku, jest taki tyci ci problem ja nie mam w ogóle rodziców. No to to nie jest w ogóle mój problem. Niestety nie możesz tutaj przebywać. No to jest nie fair. Skąd ja mam wziąć niby rodziców? No dobra, to idę poszukać jakiegoś rodzica, który mnie zaadaptuje. Ale ten plac zabaw obok przedszkole jest super. Ej, dzieciaczku, nie chciałbyś być może adoptowany? Chciałbym być bardzo adoptowany, ale nie przez takiego strasznego kota jak ty. Spokojnie, ja nie jestem strasznym kotkiem. Może mogę się tobą zająć? No nie wiem, czy chce, żebyś ty się mną zajął, bo naprawdę wyglądasz strasznie. W ogóle nie masz żadnego koloru. I jak tu ufać takiej osobie? Choć tu nie obchodzi mnie, to masz tutaj przyjść, Didi! A pomocy ktoś mnie atakuje! Muszę mu szybko uciec, bo nie chcę, żeby on mnie adoptował. Gdyby tylko istniało takie miejsce, w którym można sobie wylosować rodzinę, która macie adoptować. Opatrzcie, zakręć kołem, żeby wylosować rodzinę. Właśnie o to przed chwilą prosiłem, ale super, że to się. Tutaj pojawiło. I spójrzcie, same są jakieś dogdeje, katnapy i normalna rodzina. Jak ja bym chciał bardzo, żeby mnie adoptowała ta normalna rodzina. Dlatego teraz klikam ten przycisk i losuję na kole fortuny. I wylosowałem Bobiego. No nie mówcie. Ja nie chcę, żeby on mnie adoptował. O, widzę, że mnie wylosowałeś. Super, teraz cię adoptuję, dzieciaczku. Nie chcę, żebyś mnie adoptował, bo wyglądasz naprawdę dziwnie. Chociaż masz bardzo wielkie serduszko na brzuchu. Tak, dlatego cię adoptowałem. Adoptuję. Nie obraź się, Birhagu, ale ja naprawdę nie chcę, żebyś mnie adoptował. A... Mam nadzieję, że się nie obraził, ale ja chcę, żeby ktoś inny mnie adoptował. Na przykład taka zwykła rodzina, albo w ostateczności dog day. To losuje kolejną osobę i wylosował mi Buba Fanta. No naprawdę. Hey, Didi. No nie gadaj, że ty przyszedłeś mnie adoptować, Buba Fancie. Tak, przyszedłem cię adoptować. Chodźmy teraz do mojego domku. Nie, chcę ja naprawdę. Prawda, ja bym chciał, żeby ktoś inny mnie adoptował. Ktoś w moim kolorze, albo jakaś normalna rodzina. Nie obraź się, buba Fancie, Ale ja nie lubię koloru niebieskiego. W takim razie z tobą nie gadam. Chyba się obraził, buba fan. No trudno, losuję kolejną osobę. I oby to był na przykład Dogday, bo Dogday kocha pomarańczowy. Tak samo jak ja. Uwaga, losuję i wylosowało mi Daya. Ciekawe, co to będzie. No, no witam, dzieciaczku. Jednak chyba nie chcę, żebyś mnie ty adoptował. Jak ty strasznie wyglądasz. Już za późno, niestety nie masz nic innego do wylosowania. <noise> Jak to? Jeszcze powinienem móc coś wylosować. Muszę wylosować inną osobę. Halo, czemu nic mi się nie pojawia? Ponieważ zabrałem wszystkie losy i teraz niestety, ale będziesz miał mnie. No trudno, muszę się teraz pogodzić z tym, że ty mnie teraz adoptujesz. Czyli będziesz teraz moim tatą. Tak, dokładnie. a nie bij mnie, co ja ci zrobiłem? Pani przedszkolanko, ja już mam swojego tatę. P. Niestety, ale nie wyglądasz jak twój tata, dlatego tutaj nie możesz być. Jak nie wyglądam jak mój tata? Przecież mam taki sam kolor jak on. Ale nie wyglądacie tak samo. Niestety, musisz stąd wyjść. No widzowie, słyszycie to? Nie wyglądam tak jak Dogdej, dlatego nie mogę być w przedszkolu. Słyszałeś, Dogdeju? Nie chcą mnie przyjąć do przedszkola, bo nie wyglądam tak jak ty. Słyszałem, to jest strasznie okropne. Nie powinni tak robić. Na szczęście mam na to pewien sposób. Jaki to jest sposób? Czy zamierzasz? zmienię się w ciebie? Tak, zobacz na to! Wow, i ta magiczna potka zamieniła mnie w dogdeja, ale troszeczkę przyjemniejszego niż ty, tato. Tak, dokładnie, ponieważ żeby być takim strasznym dogdejem jak ja, to musisz jeszcze się napracować i porywać dużo dzieci. O czym ty mówisz? Ja nie chcę żadnych dzieci porywać, ja po prostu chciałem pójść do przedszkola. Dobrze się składa, masz iść do przedszkola i porwać pierwsze dziecko. Ale ja nie wiem, czy chcę tato, ale, bo to wygląda bardzo dziwnie, że mam porwać jakieś dziecko. Dziecko. Nie pyskuj i idź już, tu to dziecko. No dobra, skoro wyglądam teraz tak jak ty, to idę do przedszkola. To jest mój pierwszy dzień w przedszkolu i tu już jest jakiś mój nowy przyjaciel. Halo przyjacielu, jak ci się spędza czas w tym przedszkolu? O, bardzo dobrze, bo to moje ulubione przedszkole. Moje też to będzie ulubione przedszkole. Tylko jest mały problem, nie nacieszysz się tym przedszkolem. Dlaczego? Co ty wygadujesz? Bo mój tata kazał mi porwać pierwszego. Pierwsze swoje dziecko, i niestety ty jesteś na celowniku. Nie możesz mi tego zrobić, nie pozwalam. Porywam cię. I oto właśnie w taki sposób porwałem swoje pierwsze dziecko. Mam nadzieję, że mój nowy tata będzie ze mnie dumny. Tylko muszę jakoś szybko uciec z tego przedszkola, żeby przedszkolanka mnie nie widziała. Tato, tato, mam super informacje! Co się stało? Porwałem swoje pierwsze dziecko. Co, udało ci się w pierwszy dzień? Wow, jestem z ciebie dumny. Cieszę się, że jesteś ze mnie dumny. I co teraz? Daj mi teraz to dziecko, proszę cię, bo jestem strasznie głodny. Trzymaj. Dziękuję, to widzimy się później. I zautomatycznie, jak przekazałem, Tacie, to dziecko zamieniło się w strasznego dogdeya. I co ja mam teraz zrobić? Didi, zobacz, jaki se super strój dogdeya kupiłem. Wow, Bibi, ten strój jest naprawdę super. Skąd go masz? Tam jest taki wielki sklep, i tam można kupować inne, ale tylko na ten było mnie stać. Wow, ja też muszę mieć taki strój, zaprowadzisz mnie tam? Tak, chodźmy szybko. Bibi miał na Naprawdę rację. Tu jest taki sklep, gdzie można kupować przebrania dogdejów i mamy takiego za łapkę w górę. To chyba widzowie musicie teraz zostawić lajka, żebym mógł go odblokować i dostać. Więc ma teraz 3 sekundy na zostawienie łapki w górę, żebym mógł się zamienić w tego skina. Ale też mamy tutaj takiego małego dogdeja za 10 dolarów. Przecież ja nie mam tylu pieniędzy teraz. Tu mamy troszeczkę większego za 100 dolarów, tym bardziej tylu nie ma. A tu jest taki straszny dogdej za 1000 dolarów. Ale on musi być naprawdę super, skoro jest taki drogi. Na pewno go dzisiaj kupię. Ale oglądaj do końca ten film, żeby się przekonać, czy na pewno go kupiłem. Już chyba wystarczająca ilość osób zostawiła lajka. Like wow, Bibi, mam teraz taki sam strój jak ty. Ale ty fajnie wyglądasz. Teraz jesteśmy tacy sami. No dobra, to teraz musimy zarobić pieniążki na tego dog daya. Tylko co musimy zrobić? Za cały parkour 100 dolarów nam zapłacą. Mam nadzieję, że uda mi się go przejść, bo jestem mega słaby. Ale zobacz, za poprawną odpowiedź dostajesz 2 dolary. Czyli jak Powiemy na parę pytań, zarobimy wtedy na tego dogdeja. Ale super! Ale za porwanie katnapa płacą tysiąc dolarów. Ja nie mogę, ale dużo. Nie wiem, czy mi się uda porwać katnapa. Ja się na pewno na to nie piszę. Nie porywam żadnego katnapa. No dobra, to sam go porwę jakoś, ale chodźmy teraz zarobić pierwsze pieniążki na tego małego dogdeja. Dobra, Bibi, teraz musimy odpowiedzieć na pytania. I one są naprawdę bardzo proste. Który Dogdey jest prawdziwy? Jak myślisz? Nie mam pojęcia, a ty? No ja też nie mam pojęcia. Bibi, nie nabijaj się. Przecież to jest oczywiste. Mam pewien pomysł, Didi. Chwila, muszę zerknąć na ciebie. Czy ty masz jakieś zielone elementy? Nie wydaje mi się, a więc to musi być ten. Też mi się tak wydaje, bo jesteś mega podobny do niego, bo do zielonego w ogóle nie jesteśmy podobni. Kaczę za tobą! Czy Dogday kocha kości, ale jakie kości on kocha? Nie mam pojęcia, ale chwila. Ja wiem, jakie kości te co jedzą. Pieski normalnie. No chyba je kocha, ale mam ważne pytanie do ciebie. Bibi. Czy ty jako dog tej kochasz kości? Nie, ja nie lubię kości. Niektóre psy w ogóle nie lubią kości, więc musimy naprawdę się zastanowić. No dobra, to wydaje mi się, że możemy zaryzykować i wybrać odpowiedź, że kocha kości. Patrz, mieliśmy rację, czyli dobrze się zastanowiliśmy. Czy widz dał lajka like i suba? Mam nadzieję, że dał. Ale teraz na pewno nie. Jak tak możesz mówić, że widz nie dał łapki w górę i suba? No to sprawdź swoją odpowiedź. Na pewno nie daliście suba, bo jesteście słabi. <laughs> o nie! Jest lava. Czyli jednak zostawiliście łapkę w górę i suba. Dziękuję. I mogę wybrać poprawną odpowiedź: Czy Dogday lubi katnapa? To naprawdę ciężkie pytanie. No to sprawdź, czy to jest poprawna odpowiedź. Sprawdzam w takim razie. O nie! Jak słyszeliście, Bibi krzyknął: O nie! Czyli to jest chyba zła odpowiedź. Ale spójrzcie teraz do mojego ekwipunku: Wpadło 6 złotych monet. Czyli dobrze odpowiedziałem na tamte pytania. Teraz, jak odpowiem na to pytanie, dostanę kolejne pieniążki. I wydaje mi się, że Dog Day jednak nie lubi katnapa. I miałem rację, zarobiłem kolejne 2 złota. Didi, ale to jest koniec już. Przecież masz 8, a powinieneś mieć 10. Faktycznie masz rację, za mało monet mam. I za poprawną odpowiedź dostawaliśmy tylko 2 dolary. A ten dogday kosztuje 10. A ja mam tylko 8. Ale ja mogę ci pożyczyć, bo mam 2 dolary. Ale będziesz musiał mi oddać te 2 dolary. Na pewno ci oddam. Zawsze oddaję. No dobra, to kupuję tego dogdaya. I automatycznie on się odblokował. Zrobił się. Jakiś bardziej kolorowy. I kupiłem właśnie tego małego dogdeja. A ty, Bibi, jesteś takim słabym dalej dogdejem. Ej, ja wcale nie jestem słabym dogdejem. Ty się ciesz, że jestem takim, bo ci dałem swoje pieniądze. No w sumie racja, dzięki tobie jestem teraz małym dogdejem. Więc się nie będę z ciebie śmiał. Ale pamiętaj, jak zarobisz, to będziesz mógł się jeszcze w niego zamienić kiedyś. A teraz, żeby odblokować tego dużego dogdeja, musimy przejść cały parkur. A ja w parkur jestem bardzo słaby. A zwłaszcza, jak będę takim malutką. Dobra, Bibi, musimy teraz przejść ten bardzo trudny parkur. I się dostać z powrotem do sklepu i zarobić pieniążki na kolejnego dogdeja. To w takim razie róbmy ten parkur. Ja jestem mega dobry. Zresztą zobacz. Naprawdę dobrze ci idzie. A mi pójdzie bardzo kiepsko. Coś czuję i wpadnę do tej lawy. Ale mam nadzieję, że zrobię to bardzo dobrze, żeby nie wpaść i nie przynieść wstydu. No nie, wpadłem i się pale. Te drabniki to największy koszmar. Musicie mi uwierzyć. Najcięższe, co może być, to teraz przejście po tej cienkiej szybie. Tak, żeby nie spaść. One są strasznie trudne, te właśnie szyby. Ale chwila, przecież to jest woda, po co mamy przechodzić ten parkur? Wystarczy, że skoczymy i przepłyniemy. O nie, to jest fejkowa woda. Jak mogłeś nie wiedzieć, że to jest fejkowa woda? To było oczywiste. No myślałem, że to jest prawdziwa woda. Skoro tam jest prawdziwa lawa, to myślałem, że tutaj też będzie prawdziwa woda. No i znowu te drabiki, one są najgorszym koszmarem moim. Bibi, ale ty jesteś naprawdę dobry i szybki. Jak ty tak szybko przechodzisz to? Mówiłem ci, ja jestem mega dobry w parkour. Ja niestety jestem gorszy. No nie, znowu wpadłem do tej wody. Słabiaku, ile można na Ciebie czekać, żebyś przeszedł dalej? Okej, okay, już idę. Nie będziesz mnie wyzywać, ty Didi. Teraz muszę dogonić Bibiego, bo uciekł mi. Niepotrzebnie go pośpieszałem. I znowu te drabinki przeklęte. One są naprawdę ciężkie. No nie, od nowa muszę przechodzić. Ten parkur był naprawdę przeklętym parkurem. Nigdy więcej, ale przynajmniej zarobiłem pieniążki na większego dogdeya. I mogę iść go teraz, Kupić. Tylko, że ten dogdej jest dalej zablokowany. Kalo, mam pieniądze, proszę go odblokować. Spójrz, słabiaku, mogę teraz kupić tego dogdeja i się w niego zamienić, bo mam bardzo dużo złota już. Co, ile złota? Wow, dobra, no to szybko się zamienia. Bibi, a ty nie kupujesz tego dogdeja? Nie, bo potem trzeba porwać strasznego katnapa, a ja nie chcę tego robić. Dara, ale ty jesteś cienki, bolek. No dobra, to ja jestem odważny i teraz zarobię bardzo dużo pieniążków porywając strasznego katnapa. I wtedy będę mógł kupić tego strasznego doga, ja za tysiąc dolarów. To jest niesamowite. Tylko najważniejsze pytanie, jak ja mam porwać tego katnapa? Jak każdy dobrze wie, straszny katnap lubi porywać dzieci. A Bibi powiedział, że już się przestanie teraz przebierać i siedzi teraz w swoim domku. A straszny katnap będzie miał na niego chrapkę wieczorem. Dlatego rozstawię tutaj parę pułapek, które jak wejdzie straszny katnap, to utknie i wtedy go porwiemy. I postawmy jeszcze jedną w tym miejscu. I teraz musimy czekać, na noc, i aż straszny katnap przyjdzie do domku Bibiego. Ja się chowam teraz za tym drzewkiem i będę obserwował domek Bibiego, bo już jest noc. Spójrzcie, tam jest katnap. Idę sobie zjeść tego Bibiego. Jestem mega głodny. O nie! Haha, ha, udało mi się złapać za pierwszym razem tego strasznego katnapa. Nie sądziłem, że to będzie takie proste. Witaj, witaj, straszny katnapie. Myślałeś, że sobie dzisiaj pojesz? Hej, okay, ty, w dog wypuść mnie. Nie mogę cię wypuścić, bo chciałem. Porwać mojego przyjaciela. Ja nie jestem wcale Dogdejem, tylko jestem Didi. Jak to Didi? Przecież jesteś Dogdejem, nieważne, wypuść mnie stąd Pokupiłem przebranie w sklepie, i żeby kupić jeszcze straszniejsze, musiałem ciebie porwać i zarobić na tobie. Dlatego ciebie teraz porywam. No i właśnie złapałem do ręki tego strasznego katnapa i idę go zaprowadzić na ten rynek go sprzedać. Sprzedałem właśnie tego strasznego katnapa i zarobiłem bardzo dużo złotych monet. To jest chyba ich z tysiąc. Teraz będę mógł Odblokować tego Dogdeja, tylko on jest dalej zablokowany. I właśnie się odblokował, więc ja płacę wszystkie moje pieniądze, jakie zarobiłem. I właśnie się zamieniłem teraz w strasznego Dogdeja I idę się teraz pochwalić Bibiemu moim nowym zakupem. A, jaki straszny dogdej, zostaw mnie, proszę. Spokojnie, Bibi, to jestem ja. Udało mi się porwać strasznego katnapa i przemieniłem się teraz w strasznego Dogdeja. Ale fajnie, zazdroszczę ci. Nie ma czego, bo to jest naprawdę straszne i wszyscy się mnie teraz boją. A co? Co gdyby teraz tak kupić sobie wszystkie katnapy, Bibi? Tak, to wspaniały pomysł, teraz kup wszystkie katnapy. Też mi się wydaje, że to jest bardzo super pomysł, dlatego poszukam teraz jakichś ofert na moim laptopie. Bibi, a co gdyby tak połączyć katnapę i dogdaja ze sobą? Beznadziejny pomysł, oni osobno już są niebezpieczni, dopiero gdyby się połączyli razem, nie rób tego. Ale to mnie strasznie kusi, taki piesek połączony z kotkiem, przecież to by było śmieszne. To by w ogóle nie było śmieszne i ja się na to nie piszę, ale jeżeli jeżeli tak naprawdę ci na tym zależy, to idź zapytaj się doktorka, tylko że beze mnie, bo ja to nie będę ingerować. Widzowie, jeżeli chcecie, żebym połączył ze sobą katnapa i Dogdeja, to zostawcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję. Bo to będzie naprawdę groźny eksperyment. Tylko jeszcze muszę pogadać z doktorkiem, czy on się na to zgodzi. I czy ich przekona do tego. Doktorku, mam super pomysł. Słucham, jaki to jest pomysł? Obudziłem się rano i wpadłem na super pomysł, żeby połączyć ze sobą dogdeja i katnapa. Wpadłem na taki sam Pomyśl, naprawdę, jak ty na to wpadłeś? Bo zobacz, tutaj jest Birhak i Buba Fant, no ale niestety nie udało mi się ich sklodować. No właśnie, miałem pytać, co to są za ciała, ale to są chyba ciała, tak jak powiedziałeś, Birhaga i Buba Fanta. Ale skoro oni tutaj leżą, to ci eksperyment chyba nie wyszedł. Jak widzisz, no niestety ta dwójka mi nie wyszła, ale chciałem spróbować coś takiego z dogdejem i katnapem, tylko nie mogę znaleźć katnapa, musisz mi w tym pomóc. Słuchaj, tu jest głowa dogdeja i musisz wyniuchać katnapa za pomocą tej głowy. Fu. Oj, ale to jest obrzydliwe, dostałem głowę do Gdeja i ona jeszcze żyje! Doktorku, jak mogłeś mu odciąć głowę! I gdzie ja mogę znaleźć katnapa? Niestety nie mam pojęcia. Od tego jest właśnie ta głowa. Musisz go znaleźć tylko szybko, bo zaraz ten eksperyment rusza. Wow, ale super maszynę przygotowałeś do tego. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. I ja lecę teraz szukać katnapa z tą głową do Gdeja. Halo, główko, włąchaj coś, bo chciałbym znaleźć tego katnapa. Ej, nie trząż mną no, tak jak idziesz, bo mi się nie dobrze robi. Co o ty głowo gadasz? Niuch, niuch, wącham, wącham. Hmm, chyba mam jakiś trop. Udajmy się w tamtą stronę. Co ta głowa mi ucieka i ona gada jeszcze? Dogdeju, zaczekaj na mnie chwilę. No w końcu Dogdeju cię złapałem i no i co ty wyniuchałeś takiego? Właśnie wyczułem w tych pomieszczeniach dwie postacie. Tutaj chyba jest katnap i jeszcze ktoś zły, ale nie mam pojęcia kto. Musisz to sprawdzić. No dobra, to ja wchodzę do tego strasznego labiryntu i mam nadzieję, że znajdę bardzo szybko katapa, bo chciałbym już napa połączyć z Dogdejem. Jaki ten labirynt? Jest strasznie długi. Idę i idę i nie potrafię nic znaleźć. Wow, tu są drzwi. Jestem bardzo ciekawy, kogo mogę się tam spodziewać za tymi drzwiami. Kolor niby mi przypomina Buba Fanta, ale Buba Fanta już nie żyje. Haro, czy ktoś tu jest? Ej, tutaj nikogo nie ma! <totro> no witaj, Didi! Co tu robi pani Miss Delight? Czemu tu jesteś w tym labiryncie? Ponieważ nie nauczyłeś się na mojej lekcji, dlatego teraz po tobie, a ja masz! nauczycielka mnie bije. Pomocy widzowie. Szybko muszę ją pokonać, żeby przejść dalej ten labirynt. Agin. Zła nauczycielko. pójście dostałem taki klucz za pokonanie tej Miss Delight. Teraz mogę otworzyć kolejne drzwi. Dogdeju, znalazłem klucz do drzwi, który powinienem najpierw otworzyć. Wydaje mi się, że powinieneś otworzyć te środkowe drzwi. No dobra, to je otwieram i wchodzimy tam. O nie, tu jest lawa. Ja tu przeszedłem, więc ty też dasz radę. No dobrze, Dogdeju, ufam ci i proszę, prowadź mnie do katnapa, bo ty masz bardzo dobry węch. Mmm, szukam właśnie tropu. <laughs> o, coś tutaj pachnie. Jesteśmy coraz bliżej. Didi, bądź gotowy. Aj, niestety ktoś tutaj dał taki specjalny spray, który zmylił mój węch, ale spokojnie. Wyczuwam nowy. Dobra, Dogdaju, tak jak wyczuwasz nowy trop, to mnie tam prowadź, bo ten poprzedni był chyba fałszywy. Właśnie wyczuwam coś nowego. Tutaj, chodź za mną, tylko uważaj na tą lawę, bo jest jej coraz więcej. To skoro jest coraz więcej, to na pewno zbliżamy się w dobre miejsce. Mm. Nichniuchnich. Hmm, tak, właśnie wyczuwam, jesteśmy coraz bliżej. Chodź tak. Wow, wyniuchałeś skrzynkę. Ciekawe, co w tej skrzynce jest, a był w niej taki klucz, więc możemy otworzyć kolejne drzwi doknaju. No i trzecie drzwi naj otwieram w tym momencie. Chodźmy tam. Tutaj na pewno znajdziemy katnapa, więc bądź gotowy, bo pewnie będzie się bronił. Nuchniu. No dobra, to prowadź mnie bardzo w dobrym miejscu, skoro czujesz kota, bo ty jesteś psem, więc nienawidzicie się z kotami. Tak, ale znowu ktoś tutaj mnie myli takim specjalnym sprayem na psy i nie mogę zwęszyć tropu, ale spokojnie, wyczuwam znowu coś nowego. To na pewno katnaps przykał tym sprayem, dlatego nic nie potrafisz wyczuć. Tak, ale zobacz, jestem coraz bliżej, to chyba tutaj. No dobra, gdzie? Prowadź. Tu jest jakaś skrzynka, a w tej skrzynce znalazłem ciało katnapa, ale bez głowy. Czyli, Dogdaju, będę mógł ciebie teraz połączyć z katnapem. Doktorku, no nie uwierzysz, udało mi się ich znaleźć. No to dalej, Didi, mamy naprawdę mało czasu, eksperyment więc połóż to szybko w tych miejscach Dobra, to kładę tam to szybko Tylko pytanie Głowę dokąd ja powinienem położyć w tym miejscu, czy w tym miejscu? Oczywiście, że w tym pomarańczowym No dobra, to stawiam go tutaj No i teraz musimy postawić tylko ciało katnapa Więc widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy to połączyli Zostawcie łapkę w górę teraz Dobra, zostawiliście bardzo dużo łapek w górę To dlatego teraz stawiam tutaj katnapa I doktorku, zaczynaj swoją zabawę Ja się odwracam Ale tutaj trzecie! Się I naprawdę ten eksperyment wychodzi. O, ja cię nie spodziewałem się, że taki straszny dogdeo katnap wyjdzie. Wow, on jest naprawdę straszny. Też się nie spodziewałem, że stworzymy jakiegoś wielkiego mutanta i takiego groźnego. Doktorku, mam tylko takie pytanie: Co się stało, Didi? Bo zapytałem dzisiaj rano Bibiego, czy to będzie dobry pomysł, a on powiedział, że to jest niewykonalne i że się nie da czegoś takiego stworzyć. Czy mógłbym się zamienić teraz tego dogdeo katnapa? No dobrze, mógłbyś, ale tylko na jakiś czas. No dobra, tylko na chwilkę, żeby przestraszyć Bibiego, obiecuję. Więc proszę, zamień mnie tylko w niego. Czy jesteś na pewno pewien tego, co chcesz zrobić? Tak, jestem pewny w stu procentach. Stwórz mnie. Wow, i naprawdę mnie to zamieniło w strasznego katna pod ogdeja. Chodźmy teraz postraszyć troszeczkę Bibiego. Jestem ciekawy jego reakcji. Jestem właśnie obok domku Bibiego i idę go teraz przestraszyć. Mam nadzieję, że zrobi sików w Majty ze strachu. Bibi, Bibi, spójrz, co ty robisz. Bibi. A co tu robi ten straszny na uciekam stąd. Bibi, nie poznajesz mnie, przecież wpadłem na taki super pomysł dzisiaj. Ale nie sądziłem, że ty się w to zamienisz, jak ty strasznie wyglądasz. No bo tutaj stworzyliśmy naprawdę mocnego mutanta, dlatego tak strasznie wyglądam. Ale mogę to szybko zdjąć i już jestem sobą, więc na spokojnie to było tylko przebranie chwilowe. Ale mnie przestraszyłeś, Didi. Ale wiesz co, w takim razie ja też chcę być taki straszny. Idę ukraść Wszystkie części ciała Katnapa. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby kraść wszystkie części Katnapa. Bo jak katnap się dowie, że Bibi chce mu ukraść wszystkie części ciała, to on go zje, bo coś złego mu zrobi. Bibi, Bibi, chodźmy do tego, Zo. Nie chcę iść do Zo, tam jest ciemno i strasznie teraz. No wiem, dlatego będzie teraz zabawnie. Włamiemy się w nocy do Zo. No nigdy tego nie zrobiliśmy. Didia, czy ty na pewno chcesz tam wejść? Ja słyszałem, że w nocy te potwory są bardzo straszne. Tak. Po to przecież przyszliśmy do zod z anomalii I to jeszcze w nocy Bo też słyszałem te informacje Że tam są straszne z anomalii Więc wchodźmy tam Bibi Proszę nie bądź cykorem Spójrz jakie straszne kotki są w tej klatce O Boże one są przerażające Nigdy tam nie wejdę A ja właśnie tam wejdę Bardzo mnie ciekawi jak one zareagują na mnie Nigdy się nie bawiłem z takimi strasznymi kotkami Pójrzcie ile w tej klatce jest kuciaków Taka duża ilość naprawdę one wyglądają upiornie Ej Kicia ja mam dla ciebie rybkę Taką fajną i taki super drapak Żebyś mogła sobie drapać Dzięki fajne to Cieszę się że ci się to podoba Super że mi się podoba wiem wiem Ale co ty tu właściwie robisz pod stąd Nie wyjdę stąd bo tu mi się podoba Bardzo dużo słodkich strasznych kotków tutaj jest A masz Ała nie drap mnie to boli Strasznie mnie to boli Moja ręka Idź stąd, ty śmierdząca, po bardzo cuchniesz. Ja wiem, że cuchnę, bo się nie myłem tydzień, ale nie musiałeś mnie drapać kotku, bo mnie teraz strasznie ręka boli. Już sobie stąd idę. Bibi, Bibi, strasznie mnie ręka boli. Jak to cię ręka boli? Co się stało? Ten głupi kot mnie podrapał, dlatego, że źle śmierdzę jak pomarańcom. I mnie strasznie boli ta rączka. No to Didi, musimy iść do lekarza i to jak najszybciej. Musicie zbadać. Co mi powie, że co? Przecież to zwykłe podrapanie, Bibi. Nie ma opcji, że pójdę do lekarza Didi, ale ty musisz iść do lekarza To jest mega niebezpieczne Bo jakiś upiorny kot cię podrapał Bibi, a znasz jakiegoś lekarza, który się zajmie moją rączką? Tak, doktor Luigi Znam, chodźmy do niego Didi, tutaj jest jego gabinet Wow, ale tu jest ładnie u tego doktorka Luigi Ciekawe, co mi powie na tą moją bolącą rękę Witam, witam Co was tu do mnie sprowadza? Doktorku Luigi, bo ja mam sprawę Bo mnie straszny kot z anomalii podrapał w prawo Rękę. O nie, tylko nie konstytuowali. Będziemy musieli cię amputować. O nie, Didi, będą ci rękę ucinać. Nie wytrzymam, muszę się położyć. Ale z Bibiego cykar aż musiał się położyć z informacji, że mi rękę odetną. Chwila, co zaraz mi ktoś rękę odetnie. Ja kocham swoją rączkę. Ale spokojnie, Didi, twoja ręka w końcu wróci do normy. Musisz się tylko położyć na łóżku. No dobra, doktorku, trzymam cię za słowo. Dobra, teraz przeprowadzę operację i podam ci narkozę. Ale przysięgam. Że mnie to nie będzie bolało, doktorku, bo naprawdę się boję. Spokojnie, nic nie poczujesz nawet. Okej, okay, ręka już odcięta. Teraz muszę wybudzić Didiego. O, ale mnie boli ta prawa ręka, doktorku. Miałeś coś z tym zrobić. Przecież zrobiłem! Odciąłem ci ją, nie ma prawa cię boleć. Co, odciąłeś moją rękę? A, ale to boli! To dlatego mnie to boli, bo nie mam swojej ręki. Ale doktorku, ja coś czuję, że mi z niej wyrasta. To no dobrze, że ci odrasta, ponieważ to jest ta Twoja stara ręka Ale to jest naprawdę potworny ból Eee spokojnie Lili nie panikuj Wszystko będzie dobrze Mówisz takim tonem jakby coś mi się stało Ale jest przynajmniej plus ręka już mnie nie boli Tak właśnie Nie powinna cię boleć O nie doktorku ręka mi odrosła Jakaś zginiła trochę się boję To chyba przez tą infekcję Lili Obiecałeś że mi się nic nie stanie A odrosła mi jakaś inna ręka No ale odrosła tak Mówiłem ja swoje zadanie wykonałem no nie, muszę obudzić teraz Bibiego, ciekawe jak on na to zareaguje. Bibi, wstawaj! Didi, co ci się stało? Co ty masz z ręką? Ja nie wierzę. Doktorek Luigi odciął mi rękę i takie coś mi wyrosło po tym zadrapaniu przez tego kotka. Didi, nie denerwuj się, jakoś to ogarniemy, zobaczysz. Ale o czym ty mówisz, Bibi? I jakimś takim dziwnym tonem mam wrażenie, że się stało coś złego. Pójdź na swoje ręce. O nie, wyrosły mi dwie nowe ręce z anomalii, jakieś zgin ja już nie chcę tutaj być. Chodź lepiej do domku się przespać, Didi. Może ci to minie. Mam taką nadzieję, bo to naprawdę jest dziwne. O Boże, jak ty strasznie wyglądasz. No nie opowiadaj, że aż tak źle. O nie, już prawie w całego z mnie zamieniło. Została tylko moja głowa. No, wygląda to tragicznie. Ej, Didi, ale słuchaj. Przeczytałem w internecie, że jak poliże cię słoń z anomalii, no to wtedy wszystko się odmieni. Naprawdę mam nadzieję, że... Nie, nie kłamiesz że wyczytałeś bardzo dobre informacje, bo wyglądam paskudnie. Tak, chodźmy szybko do Zodidi. Mam nadzieję, że Bibi miał rację z tym polizaniem przez słonia, bo już drugi raz dzisiaj wchodzę do tego zoo i wyglądam teraz paskudnie, dosłownie wyglądam jak zonomali. Wszedłem do klatki od słoni zonomali i mam nadzieję, że któryś mnie ocali. Pomocy, poliżesz mnie słoniu? <laughs> Ale dobrze ci także zamieniłeś się wzoki pera. No nie wiem, co w tym śmiesznego, wyglądam paskudnie teraz. Twoje... Jest twoja kara za to, że włamywałeś się do zoo. Ale to było na chwilę. Tylko proszę, ocal mnie, bo już nie chcę tak wyglądać. Wszyscy się mnie boją. No dobra, w takim razie cię poniżej i się odmienisz. Masz. Wow, dziękuję, słoniu. W końcu wyglądam jak stary. Ja cieszę się, że mi pomogłeś. Dzisiaj przed moim domkiem pojawiła się bardzo dziwna informacja. A dokładnie taki napis: Czy chcesz zamienić się w zonomali? No oczywiście, że się chcę zamienić w zonomali. Co to za głupie pytanie. Każdy by chciał. Być zonomali przecież. Jeżeli ty też byś chciał być zonomali, to zostaw teraz łapeczkę w górę i subskrypcję. Zobaczymy, jak dużo nas jest. Ale co ja mam zrobić, żeby zamienić się w te zonomali? No bo w jaki sposób można się zamienić zonomali? No przecież nie da się. W ogóle w Minecraftie nie da się zamienić zonomali. To jest niemożliwe. Musisz rozwiązać rebus? O, chyba jednak się da. Jakiś kościotrup z wielkim nożem plus. Ej, co ja tutaj robię? Identyczny, podobny do mnie. Ej, murdo, to jestem ja. Nie podkradaj mnie. Gostek z Plus, ja równa się z anomali. Musicie teraz mi pomóc. O co chodzi w tym rebusie? Bo go trochę nie rozumiem. Siedzę już na tym leżaku jakieś 10 minut i się cały czas zastanawiam. Może zdążyłem ześ prawie całą pizzę. Ale musimy się zastanowić. Ta śmierć, plus, ja równa się z anomali. Chyba wiem, muszę się zabić i wtedy zamienię się w Zonomali. I chyba zgadłem, bo pojawiło się takie dziwne pomieszczenie przede mną. Pierwsza śmierć. Chyba muszę wejść do tego pokoju i się zabić. I wtedy zamienię się w Zonomali. A więc tam wskakuję. I przeniosą mi na taki parkur, tylko jest jakiś dziwny problem. Ktoś chyba popełnił błąd, ponieważ muszę się zabić, a tu wszędzie jest lawa i wystarczy, że przecież wejdę do tej lawy i umrę. Ej, chwila, widzowie, to nie działa, to jest fejkowa lawa, w której mogę pływać i nic mi się nie dzieje. Ale spójrzcie, na końcu parkura jest chyba prawdziwa lawa, do której muszę się dostać i tam umrzeć i wtedy zamienię się w zonomali. A więc zabieram się za ten parkur mega ciężki, bo jest naprawdę trudny, bo tu mamy szybki, a tu co robi kanapa w kolorze pomarańczowym? Ogólnie. To jest mój ulubiony kolor. Możesz napisać, jaki jest twój ulubiony kolor. Ale dobra, biorę się za dalszy parkur i idzie mi bardzo dobrze. Jeszcze nie wpadłem do tej lawy, ale poczekajcie, przede mną są tutaj drabinki. Kakuje i musimy się teraz zabić w tej lawie. Jez, miałem rację, umieram! Ej, to działa, Zamieniło mnie w teraz Zonomali i jestem okiperem czyli osobą, która opiekuje się zwierzętami w Zoo, ale jestem teraz groźny i straszny. Ciekawe, co mógłbym teraz zrobić tą postacią. Ale ja bym chciał się zamienić na przykład w inną teraz, bo skoro się zamieniam co śmierć w inną, to powinno mi się teraz udać w inną zamienić. I nawet się pojawił kolejny pokój z drugą śmiercią. I chyba muszę tam teraz wejść. A więc skakuj. Ej, chwila, co tutaj robi TNT? Chyba muszę użyć tego TNT, żeby się zabić. Tylko jest jeden mały problem: nigdzie nie mam krzesiwa. Pójdę szybko sprawdzić do mojego domku, czy przypadkiem tam tego nie ma. Ale w żadnej szafce nie mam krzesiwa. Ale chwileczkę, może tam gdzie mam skarpetki będą. Nie, tutaj w skarpetkach też nie ma. Ale te różowe majtki, Widzowie, to przysięgam, że nie są moje Naprawdę, ja nie noszę różowych majtek No nic, zostało mi jeszcze sprawdzić u Bibiego Może on ma jakieś krzesiwo Tylko nie mówcie mu, że teraz będę grzebał w jego Szufladach, bo się obrazi na mnie Sprawdźmy w jego domku, w biurku Nic nie ma, pod łóżkiem też nie ma Może w tej skrzynce, o było Krzesiwo, czyli, że teraz mogę iść się Zabić i zamienić się w innego z anomalii Ale super, a więc widzowie Stawiam TNT i to wszystko podpalam I liczę na to, że umrę i zamienię się w innego Z anomalii, i teraz zamieniło mnie w bardzo śmiesznego stworka, który mi przypomina żyrafę ale możecie napisać mi w komentarzach, co to jest za potworek, bo nie mam pojęcia. Ale wygląda naprawdę upiornie i ja się go boję, dlatego muszę użyć szybko trzeciej śmierci, żeby się odmienić w kogoś innego, bo za bardzo się go boję. A więc skakuję teraz do pokoju i idę wybrać trzecią śmierć. Lecę! I przyniosło mnie do pomieszczenia, w którym jest bardzo dużo przycisków i jest tu wielki napis. Jeden przycisk zabija, czyli muszę klikać wszystkie przyciski, żeby się odmienić w siebie albo w jakiegoś innego z anomalii, żeby umrzeć. Jest to bardzo nie fair. Zabieram się za klikanie i może któryś przycisk mnie zabije. A jest tych przycisków tutaj bardzo dużo, ale chwila. Nie klikaj tego przycisku. No dobra, to skoro gra nie chce, żebym klikał, to nie będę go klikał. Chociaż bardzo kusi ten czerwony przycisk. Jak myślicie widzowie, powinienem go kliknąć? Nie? No dobra, to go nie klikam. Będę teraz klikał wszystkie przyciski na ścianie i może któryś mnie zabije. Chyba wszystkie przyciski już klikłem i nawet niektóre które dwa razy i dalej żyje Dlatego naprawdę muszę kliknąć ten guzik I może mi się uda umrzeć A więc widzowie klikam Trzy, dwa, jeden No nie, zabiło mnie No i zamieniło mnie teraz w jakiegoś goryla Albo słonia, nie mam pojęcia jaką postacią Teraz jestem Więc możecie znowu mi napisać w komentarzach Ale wiem jedno, jest ona upiorna I bardzo straszna, nie wiem teraz co on Zrobić, bo nie ma kolejnego pokoju Żeby się odmienić i chyba zostanę tą postacią Na zawsze, no chyba, że Wymyślę zaraz szybko jakąś śmierć i zginę, więc może się wtedy odmienię. Może jak wejdę do Zodzo mali to tu uda mi się jakoś umrzeć. Halo, zwierzaczki, jestem w zoo uciekłem! Może te lwy mnie zaraz zjedzą, muszę się przekonać i tam wskoczyć, bo te lwy wydają się bardzo groźne. Halo lewki, jestem słonikiem, albo niedźwiedziem, albo gorylem. Nie mam pojęcia, ale jest mega straszny. Mam nadzieję, że się mnie nie boicie, a ma... A ty, Słabiak, może ty mnie zaatakujesz? O nie, on, on nie atakuje, widzowie, ten dle mnie zaraz zje. Muszę przed nim uciekać. O nie, nie, atakuj mnie. No i dobrze, że umarłem w tym zoo, bo się zamieniłem teraz w siebie w końcu. Muszę iść do Bibiego teraz i zapytać się, czy on może chce się pozamieniać w straszne z anomalii albo w jakieś katnapy.